Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Z Zakołka. Szanowni Państwo, sezon urlopowy w pełni, w różny sposób ten wypoczynek wykonujemy. Często również jeździmy na rowerze. Rower świetna forma rekreacji i ten przy wyjazdach pojawia się pewien problem właśnie, jak ten rower zabrać w to nasze miejsce docelowe wypoczynku. Oczywiście na rynku szereg jest udogodnień dla zmotoryzowanych, bagażniki dachowe, bagażniki montowane na tył na hak, platformy na hak, różnego typu tych urządzeń jest dostępnych. W dzisiejszym odcinku przypomnimy sobie archiwalny odcinek o jednym z typów haku, jednym z typów bagażnika rowerowego typu nożycowego, montowanego na tył na hak holowniczy. Jak go zamontować, jak poprawnie przewozić taki rower i czym się kierować przy wyborze zakupów? O tym właśnie przypomnimy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie na przypomnienie tego odcinka. Oczywiście samych modeli bagażników, zarówno na hak montowanych z tyłu, jak i na dach, jest całe mnóstwo na rynku. Ja wybrałem, żeby Państwu pokazać jeden naprawdę z najtańszych, kosztujących około 200 zł bagażnik, którym możemy przewieźć dwa rowery. Zatem ten bagażnik naprawdę w stanie, że tak wyrażę się, spoczynku zabiera niewiele miejsca, leciutki, a montaż jest naprawdę banalny, ale też na niektóre rzeczy chciałem Państwu zwrócić uwagę, na bardzo istotne rzeczy. Zatem montuję taki bagażnik. Bagażnik montowany jest na kule haka, odpowiednio wyprofilowane mocowanie. Zakładamy. Następnie rozszerzamy. I tutaj dalej nie możemy, gdyż musimy zabezpieczenie odkręcić, gdyż ta rozpórka powoduje, naciskając całą dłonią, maksymalnie spowoduje to ściśnięcie na kuli tego mocowania. Oczywiście bardzo uważamy tutaj, abyśmy nie robili tego w ten sposób, gdyż możemy stracić palce. Otwartą dłonią przyciskamy mocno aż do pozycji zamkniętej. To, co przed chwileczką zdemontowałem, obowiązkowo musimy założyć. To jest bezpiecznik, który zabezpiecza przed ponownym rozpięciem. Także tak jak Państwo widzą, bagażnik już jest dość mocno zamontowany. Także to jest niezbędny element, który musimy założyć i ja go zakładam. Następną czynnością, bo mimo że jest już stabilny, tak jak Państwo widzą, ja samochód przesuwam, a on się nie rusza, ale producent wyposaża jeszcze w boczne odciągi, które również zamontuje. Takie odciągi też oczywiście to wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia tego bagażnika. Łapiemy za klapę i montujemy w sposób prawidłowy oczywiście do tych zaczepów. Te zaczepy są tak skonstruowane, że same się klinują w momencie, kiedy ciągniemy tą taśmę w drugą stronę. Także sama tylko ta lineczka są troszeczkę postrzępione. Tutaj mamy ząbki widoczne, dlatego też i mam niewielkie problemy z przełożeniem tej taśmy. Naciągamy dość mocno, aby to naprawdę dobrze trzymało. Z jednej strony, jak i z drugiej. Także w ten sposób, proszę Państwa, zamontowane wszystkie elementy
potrzebne do montażu są już zamontowane, przewidziane przez producenta. Następną czynnością jest oczywiście rozłożenie samych pałąków, które podtrzymują rower. Najlepiej w pozycji poziomej bądź o jeden ząbek troszeczkę uniesionej. Ja robię to zazwyczaj właśnie troszeczkę w pozycji uniesionej. Oczywiście mocno dokręcając z jednej, jak i w identycznej pozycji robię to z drugiej strony. Jest bardzo sztywno. Jak Państwu mówiłem, ten bagażnik jest przeznaczony na dwa rowery. Są oczywiście na rynku dostępne i na jeden, na dwa, na trzy, nawet na cztery. Tak jak Państwu wcześniej mówiłem, też są różnego typu, bo to jest, mówię, najprostszy sposób. Są platformy też na hak montowane, gdzie jeszcze, myślę, łatwiejszy sposób możemy te rowery zamontować. Ale to troszeczkę i rozmiarowo jest ciężkie do przechowywania. Mówię, wybrałem dla Państwa taki optymalny, myślę model. I przystępuję do montażu już samego roweru. Jeżeli przewozimy jeden rower, zawsze go umiejscowiamy jak najbliżej bagażnika. Nie stawiajmy go na samym końcu, bo powoduje to, że robi się dźwignia niepotrzebna zupełnie i też ciężej nam ten rower przymocować, żeby do samego bagażnika, bo jest już oddalony. Także jeżeli jeden, to jak najbliżej bagażnika. Rower jest na miejscu, staramy się go wypośrodkować, aby jak najmniej wystawał z prawej czy lewej strony. W tym modelu akurat to jest maksimum, co mogę zrobić. Generalnie tylne koło, tak jak Państwo tu z tyłu zobaczą, wystaje mi z lewej strony. Także muszę zawsze o tym pamiętać, że mijając kogoś muszę troszeczkę zwrócić baczniejszą uwagę, czy te koło czasem komuś nie zrobi krzywdy. Oczywiście zapinamy za pomocą fabrycznych taśm dość mocno. Zawsze dwa mocowania. Także rower już jest dość mocno, ale tak jak Państwo widzą, on się nam kiwa jak wahadełko. Do tego oczywiście producent też przewidział, jest specjalna taśma również z tą klamrą, tak jak do tych bocznych odciągów, którą możemy spiąć rower do samego bagażnika. I ja to teraz uczynię. Rower jest już stabilnie zamontowany. By się wydawało, szanowni Państwo, że to już możemy ruszać w podróż. Otóż nie. Z roweru jeszcze trzeba pewne elementy pozdejmować. Proszę pamiętać, że z tyłu pojazdu są straszne zawirowania. Także wszystkie elementy z roweru, które mogą spaść, typu jakieś sakwy bagażowe, czy też licznik, zdejmijmy, schowajmy do bagażnika, przewoźmy w środku, żeby nam nie spadło i komuś też krzywdy nie zrobiło. Oprócz tego, że zdejmiemy, jak Państwo się przyjrzą, rower zasłania nam istotne elementy. Tymi elementami jest oczywiście oświetlenie, nie wszystkie, ale w świetle przepisów oświetlenie ma być widoczne, jak i tutaj znacząco w tym modelu akurat, bo mówię, od samochodu też zależy, praktycznie całą zasłania tablicę rejestracyjną. Dzisiejszy stan prawny mówi o tym, że tablica ma być widoczna i ustawodawcy nasi przewidzieli to. W tej chwili od już jakiegoś czasu można dorobić trzecią tablicę rejestracyjną do naszego samochodu, właśnie służącą do oznakowania bagażników, które zasłaniają normalną tablicę rejestracyjną. Taka tablica, dowiadywałem się w Urzędzie Wydziale Komunikacji, kosztuje około 55 zł do robienia. Oczywiście trzeba troszeczkę poczekać, bo to na miejscu nie jest robione. I aby sprostać wymaganiom przepisowym, te światła, żeby były dostępne, oczywiście zazwyczaj, i jak sklepy sprzedają takie bagażniki, zazwyczaj mają też dostępne tak zwane listwy świetlne. I ja taką listwę tutaj Państwu chciałem zaprezentować. Też jedna z najtańszych opcji, około 50 zł kosztuje,
którą zamontuję właśnie. Ja nie mam do swojego auta trzeciej tablicy, ale można sobie wyobrazić, że w to miejsce wkładamy tą trzecią tablicę. Ona jest wieszana na szybkozłączkach i wieszamy mniej więcej na wysokości w tej pozycji. Taka tablica mniej więcej po środku powinna wisieć. Oczywiście, tak jak Państwo widzą, są światła, a jak są światła, trzeba do niej poprowadzić zasilanie. Czyli mamy przewód. Proszę pamiętać, że i zwrócić uwagę, jeżeli to jest nasz pierwszy montaż, wtyczki zazwyczaj dwóch rodzajów są. To jest najpopularniejsza siedmiopinowa, ale jeżeli ktoś sprowadzał pojazd z zagranicy, to za granicą dość popularne też jest gniazdko 13-pinowe. Ale z tym również możemy sobie poradzić, o czym za chwilę Państwu powiem. Czyli podpinamy kostkę, tak jak przyczepkę, do gniazda fabrycznego w samochodzie. Tak, przy podpinaniu proszę pamiętać, że zawsze te wcięcie w kostce zawsze do dołu, także w tej pozycji. Inaczej też się nie da podłączyć. I tak naprawdę w tej chwili, oczywiście, tak jak Państwu wcześniej mówiłem, pomijam fakt, że tu brakuje tablicy rejestracyjnej, ale gdyby Państwo mieli, to oczywiście należy ją zamontować. W tym momencie pozostaje nam tylko kontrola oświetlenia. Tak jak Państwu mówiłem, to jest właśnie taki adapter służący do zmiany najpopularniejszego 7-pinowego przejścia na 13 pinów. Tutaj oczywiście też jest wypuszczone 7, ale 13 mamy w aucie, służą do innych rzeczy. Tak jak Państwo widzieli, przypomniałem wtedy najprostszy, najszybszy chyba sposób przewożenia rowerów. Najmniej można się, że tak powiem, zmęczyć przy samym montażu tego urządzenia. Też proszę pamiętać o tej trzeciej tablicy. Ja osobiście już dorabiałem taką tablicę, to jest koszt około 52 zł bodajże. No i wiadomo, trzeba poczekać tam chyba ze 2 tygodnie trzeba poczekać na odbiór tej tablicy. Warto pomyśleć o tej tablicy oczywiście z wyprzedzeniem czasowym, przed wakacjami, abyśmy ten rower przewozili w pełni zgodnie z przepisami. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę. Do zobaczenia. We'll be right back.